Dobry wieczór, moi drodzy. Witam w niedzielny wieczór na kanale, którego nikt nie ogląda. No, dzisiejszy komentarz wieczorny. No, nie mogłam się powstrzymać, żeby go nie nagrać, ponieważ no, będziemy sobie aktualizować pewne informacje, które pojawiły się w sprawie, którą omawiałam tydzień temu mniej więcej. Rzecz dotyczy zaginięcia Izabeli Parzyszek. Przypomnę pokrótce. Że kobieta zaginęła 9 sierpnia bieżącego roku. Do zaginięcia doszło na 78 km autostrady A4 na wysokości wsi Kwiatów. Kobieta zmierzała z Bolesławca do Wrocławia, miała odebrać tam ze szpitala swojego ojca. Niemniej zatelefonowała do mężczyzny, poinformowała go, że nie da rady tego zrobić, ponieważ auto uległo usterce i poprosiła go o to aby wezwał lawetę. Mężczyzna wysłał więc swoich znajomych, którzy po przybyciu na miejsce kobiety już nie zastali, zastali natomiast zamknięty samochód z telefonem komórkowym Izabeli w środku. I taki był stan wiedzy na tamten moment mniej więcej. No i Wiadomo, wypowiadał się oczywiście mąż kobiety. Przypomnę, że mąż twierdził, że kobieta na pewno nie miała powodu do tego, aby opuścić, opuścić czy jego, czy, czy w ogóle odejść po prostu. No, ale to wszystko będziemy sobie weryfikować, ponieważ nowe fakty, które wyszły na jaw, no, stawiają bardzo dużo znaków zapytania, no, w wielu, w wielu kwestiach. Otóż. Pierwsza rzecz, która mnie tutaj zastanawia, to jest właśnie kwestia tych relacji rodzinnych kobiet. Otóż okazało się, że sielanki to raczej chyba nie było, ponieważ okazało się, że małżeństwo zgodnie jakiś czas temu doszło do. Wspólnie do porozumienia, że muszą od siebie odpocząć, i finalnie zamieszkali zupełnie oddzielnie, niemniej po sąsiedzku. I jak zapewnia mąż kobiety, ona miała świadomość, że zawsze może na niego liczyć, a ich stosunki pozostawały poprawne. Nie bez znaczenia zostaje tutaj fakt, że oboje należeli do zboru świadków Jehowy w Bolesławcu. Znaczenie ma to nie ze względów religijnych, ale ze względu na to, że. W zborze, nie dopuszcza się możliwości rozwodu. No właśnie i tutaj no i tutaj sobie myślę tak, że no jeżeli para de facto żyła w nieformalnej separacji i kobieta na przykład nie widziała szansy na to, aby coś z tego jeszcze mogło być, to w zasadzie znalazła się w pewnego rodzaju potrzasku, ponieważ wiedziała o tym, że jako należąca do zboru nie będzie mogła normalnie się z, z mężczyzną rozwieść, w związku z czym no, mogła zechcieć go opuścić i opuścić w ogóle całą tą sytuację. Też ciekawi mnie, czy tylko oni dwoje należeli do zboru, czy też dalsza część rodziny również, na przykład ojciec kobiet. Bo zaraz do niego przejdę, a konkretnie do tego, co zrobił ojciec. Otóż kobieta y, poprosiła jego wyraźnie o to, aby. Przepraszam, problem z włosami. <grym> aby po prostu y, no, wezwał on lawetę, no ale on ci nie wezwał. Dziwił się, dlaczego córka tego nie zrobiła. No niemniej sam tego też nie zrobił, natomiast wysłał tam znajomych. I tu. Zaczyna istnieć kolejna ciekawa sytuacja. Otóż auto miało być niesprawne i zamknięte, a okazało się, że znajomi, którzy dotarli na miejsce, auto uruchomili i nim odjechali. No, i oczywiście mam już 1500 pytań w głowie. No, jeżeli było zamknięte, to jak oni je otworzyli w ogóle? To jest pierwsza sprawa. Czy się do niego włamali? Czy mieli zapasowy komplet kluczyków do tego pojazdu. A druga sprawa, jeżeli nim odjechali, czyli auto, usterka tego auta nie powodowała niemożności poruszania się tego pojazdu. Więc pytanie pytanie, które nie tylko ja sobie stawiam, Stawiam, czy w ogóle była jakakolwiek usterka? Czy też kobieta tylko tak powiedziała? Kolejna rzecz, która wyszła za sprawą dziennikarzy faktu, i jeszcze czekałam, czy ktoś inny powieli tą informację, doczekałam się, więc zakładam, że jest ona prawdziwa. Um, dziennikarze faktu udali się na miejsce i okazało się i ustalili, że kobieta w ogóle nie zjechała na typowy pas techniczny autostrady, a, a zaparkowała auto na wiadukcie. Na wiadukcie, z którego Schody prowadziły na dół, i po zejściu wychodziło się na pierwsze zabudowanie we wsi kwiatów. Zejście z autostrady oznaczało nie mniej, nie więcej, ale zejście z oczu, jakichkolwiek kamer. Czy kobieta mogła zatrzymać się tam celowo i zejść na dół? No bo kto powiedział, że ona przez godzinę kwitła na tej autostradzie? No nikt tego nie powiedział, bo nikt chyba nie wie. Tak naprawdę tak założono, ale tak naprawdę kobieta po wykonaniu tego telefonu mogła opuścić wiadukt. Ha, mogła równie dobrze ten telefon wykonać w trakcie schodzenia po schodach, i już w tym momencie zniknęła z, o, z, o, z, o, z oczu wszelkich kamer. Oczywiście to będzie weryfikowane, ponieważ wiadomo już, że policja dostała ileś nagrań od kierowców, więc być może coś, coś to przyniesie. No, w ogóle szokujące dla mnie jest, jak można było ciąć w to auto i sobie nim odjechać, gdzie jest oczywiste, że auto powinna zabezpieczyć policja, zabrać je do badań. Celem zebrania wszelkich śladów, no i przede wszystkim stwierdzenie, o jaką usterkę mogło chodzić. Czy to była usterka, która po prostu wyniknęła, czy to była usterka, którą ktoś celowo wywołał, bo tego też nie można wykluczyć. W tym momencie doszło do zatarcia śladów, i policja powiedziała, że gdyby dotarła pierwsza, to w życiu by do tego nie doszło. No, i teraz pytanie, czy ktoś nie pomyślał o tym, czy też auto zostało celowo zabrane stamtąd? Czy ktoś grzebał w telefonie kobiety, mówiąc kolokwialnie, i czy mógł z niego wykasować różne rzeczy? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast tyle, że auto już jest. Posiadaniu policji i będzie sprawdzane. Telefon również. No i czekamy na analizę nagrań z kamerek samochodowych, kierowców, którzy w przedziale, określonym przedziale godzinowym poruszali się tamtędy. Wiadomo też tyle, że poza policją, która prowadzi swoje czynności, też zajmuje się tą sprawą detektywistyczne biuro. Śledcze z Wrocławia, póki co nie chcąc wchodzić w paradę policji, biuro jedynie koncentruje się na publikacji ogłoszeń dotyczących tego zaginięcia na social mediach oraz um, dawanie rad rodzinie, na co ona powinna zwracać uwagę na przykład podczas przeglądania nagrań z monitoringu. Niemniej detektyw z tego biura. Pan szef powiedział, że jeżeli w ciągu najbliższego tygodnia sprawa nie ruszy, no to biuro podejmie swoje własne, własne czynności operacyjne i zajmie się tą sprawą. Także taka sytuacja. Wiadomo, że wczoraj, wczoraj czyli 17 sierpnia, w godzinach wczesnoporannych policja zamknęła odcinek Autostrada 4 w obydwu kierunkach na blisko godzinę czasu. Ściągnięto specjalne, najlepsze w Polsce psy tropiące z komendy głównej policji, no, ale wiadomo, że też, że psy nie podjęły żadnego tropu. I to może sugerować, że de facto śladów Izabeli na tej autostradzie po prostu nie ma. I teraz, e, oczywiście, nie można wykluczyć scenariusza, że kobieta, Oddaliła się sama, ale tak samo nie można wykluczyć pod scenariusza takiego, że została uprowadzona, bądź po prostu dobrowolnie wsiadła do kogoś do auta i no została wywieziona w nieznanym kierunku i w niewiadomym celu. Jeżeli chodzi o męża pani Izabeli, to mężczyzna, o ile na początku był dość aktywny w poszukiwaniach swojej żony, to ostatnio. Kompletnie już się tym nie zajmuje. Stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że on musi psychicznie od tego odpocząć w zasadzie, ale że właściwie to on się nie martwi, bo policja trzyma rękę na, pul na pulsie, więc on jest spokojny. Ja na przykład zastanawiam się, jak można być spokojnym, jeżeli ktoś bliski znika i nie wiadomo, co się z nim dzieje i gdzie on jest. I jak można w tym momencie zachować jakiś spokój? Jest to dla mnie ciężkie do wyobrażenia. No, ale być może ja jestem zbyt wrażliwa. Ktoś może mniej, prawda? No i teraz reasumując, znaków zapytania w tej sprawie przybywa, i miałam takiego czuja, że ta sprawa może być bardzo ciekawa. I na taką się zanosi. Otóż podstawowe znaki zapytania rysują mi się. Dlaczego? Kobieta zostawiła swój telefon w aucie. Czy nastąpiło to w wyniku jakiegoś gwałtownego zdarzenia, czy w wyniku jakiegoś pośpiechu i ona po prostu o nim zapomniała? Czy zostawiła ten telefon w aucie celowo? No, choćby po to, żeby nie można było namierzyć, gdzie ona się znajduje. Po drugie, Dlaczego ojciec nie wezwał lawety, a wysłał swoich znajomych, znajomych, którzy na dodatek, jakimś cudownym sposobem, otworzyli samochód i nim odjechali? Bo nic nie było takiej informacji, że auto zostało z kluczykami w środku. No więc, jeżeli nie zostało z kluczykami w środku, no to czymś należałoby je odpalić? Nie wiem, co, ukradli to auto? No takie pytania mi się kołaczą po, po głowie. Kolejna sprawa. Jakie relacje panowały w tej rodzinie, tak naprawdę? Jakie relacje panowały w zborze? Myślę, że to jest dość istotne. I obyśmy nie mieli do czynienia z kolejną zmową milczenia, jak to się niestety zdarzać, lubi. W niektórych artykułach natknęłam się też na takie dywagacje, czy kobieta mogła mieć więcej niż jeden telefon. No, oczywiście, że mo można mieć nawet 100 telefonów, no, jak ktoś ma taką ochotę. Tyle, że rozumiem z, z kontekstu całego artykułu, że chodziło o to, że taki telefon, o którym nikt, nikt nic nie wie. No, według przepisów obowiązujących w naszym kraju, no każdy ma obowiązek rejestrowania. Każdego numeru telefonu, również tego na kartę. W związku z tym myślę, że nawet gdyby rodzina nie, nie wiedziała o takowym telefonie, no to policja z całą pewnością by się już tego dowiedziała. Co jeszcze mogę powiedzieć, no to to, że policja no, bada wszystkie te rzeczy i mam nadzieję na jakieś komunikaty ze strony policji. I no i tak. I. I jeszcze jedna istotna kwestia. No, otóż, od dnia zaginięcia kobiety na jej koncie bankowym nie wykonano żadnych operacji, co jest bardzo złą wiadomością, muszę powiedzieć. Też przed zaginięciem nie podjęła żadnej większej kwoty pieniędzy. I tutaj piję teraz do hipotezy o tym, że kobieta może sama chciała po prostu odejść z tej sytuacji i od tej sytuacji i zacząć gdzieś żyć na nowo. No, ale w takiej sytuacji raczej by się zabezpieczyła w jakiś sposób i jakieś pieniądze wypłaciła sobie z konta, a tymczasem nie miało to miejsca. Czy możemy założyć, że kobieta mogła chcieć targnąć się na siebie? To już pytanie do was. Być może, no ale to też wszystko zależy, jakie relacje panowały w tej rodzinie z mężem, jak ona psychicznie na to reagowała, jak to wszystko znosiła, no to trzeba by ustalić, no pytanie, czy uda się to ustalić, na razie zostawiam bez, bez odpowiedzi. Tak, I, no i... Tak, gwoli aktualizacji informacji, które pojawiły się w tej sprawie na przestrzeni tygodnia. Będę oczywiście wypatrywała kolejnych informacji na pewno, bo naprawdę serio interesuje mnie, co tam się wydarzyło. Tak naprawdę, bo już teraz w zasadzie można dostać kołowrotku, kołowrotka w głowie że no auto z usterką ale może jednak bez usterki w zasadzie o co tutaj chodzi no pytań więcej niż odpowiedzi, oczywiście jeżeli macie jakieś pomysły w tej sprawie zapraszam standardowo do sekcji komentarzy tymczasem ja się z wami będę żegnała na ten moment, ponieważ mój urlop właśnie dobiega końca, więc jutro idę do co właściwie nie mieści się mi w głowie jeszcze Także życzę Wam spokojnej nocy, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się bezpiecznie, jak zawsze, i do zobaczenia bardzo niedługo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.